Bartosz Lewandowski, jestem rektorem uczelni Collegium Intermarium, doktorem nauk prawnych i adwokatem posiadającym własną kancelarię. W 2020 roku miałem zaszczyt znaleźć się wśród 25 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Chcieliśmy zawsze stworzyć uczelnię, która będzie odpowiedzią na kryzys środowiska akademickiego w Polsce i w Europie. Dostrzegaliśmy pewne problemy związane z wolnością akademicką, ale przede wszystkim zerwanie z tym etosem nauczania w duchu klasycznym, etosem zapomnianym. Studia, które były organizowane na uczelniach nie tylko w Polsce, ale w Europie, miały charakter masowy, miały charakter anonimowy, miały charakter dość płytki intelektualnie i zależało nam na stworzeniu takiej uczelni, która będzie realizowała te ideały właśnie klasycznych uczelni, klasycznych uniwersytetów, które będą kształcić bardzo dobrze zorientowanych w świecie absolwentów, świetnie wykształconych pod względem ich umiejętności prawniczych, a przy okazji skłonnych do krytycznego myślenia o świecie. Chcieliśmy stworzyć akademię, chcieliśmy stworzyć uczelnię liderów nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Musimy uzmysłowić sobie, że edukacja klasyczna, wartość, jaką jest dorobek cywilizacji zachodniej, to jest to, czym powinniśmy nie tylko się chwalić, ale o czym powinni wiedzieć nowi, młodzi ludzie. Od samego powstania uczelni Collegium Intermarium bardzo wiele głosów z różnych środowisk i różnych środowisk pod względem wiekowym, bo to byli zarówno osoby w wieku średnim, to była również młodzież, ale również osoby starsze, mówili, no tak, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, my tego chcieliśmy, my chcemy się zapisać na studia z Europy Klasycznej, dlatego że żadna inna uczelnia w Polsce nie oferowała tego rodzaju studiów, a my chcemy zgłębiać tą wiedzę, chcemy wiedzieć o tym, dlaczego uważamy chociażby świętego Tomasza z Akwinu za wybitnego filozofa, który miał wpływ na naszą cywilizację. Dlaczego słuchając muzyki Mozarta traktujemy ją jako potężną i niesamowicie dobrą muzykę? Dlaczego ta muzyka, dlaczego ta architektura stanowi fundament naszej cywilizacji? Dzisiaj o tym się w ogóle nie myśli, o tym się zapomina. To jest coś, co jest bardzo niedobrym kierunkiem, dlatego że my nie jesteśmy świadomi własnej tożsamości. Musimy wrócić do tych korzeni, musimy wrócić do tożsamości, do wiedzy o tożsamości naszej cywilizacji po to, żeby dobrze koegzystować, ale przede wszystkim, żeby jej bronić. Dla nas kwestie poglądów nie mają jakiegokolwiek znaczenia. W ramach tych dyskusji akademickich w uczelni Collegium Intermarium spotykają się różne punkty widzenia. To jest w ogóle cenne dla uczelni, dla uniwersytetów i taka była pierwotnie idea uniwersytetu, czyli budowanie pewnej platformy wymiany myśli, dążenia do prawdy. Dzisiaj uczelnie w Polsce, w Europie, na świecie szerzej niestety zapominają, po co w ogóle uniwersytet powstał. Uniwersytet nie powstał do tego, żeby kształcić ludzi w duchu jakiejś ideologii, tylko żeby spierać się, żeby przedstawiać różne poglądy po to, żeby uzyskać prawdę o tych zjawiskach społecznych, o zjawiskach przyrodniczych i w tym zakresie uczelnia Collegium Intermarium absolutnie tę wolność akademicką szanuje. My nie mamy żadnego problemu, zresztą nawet nie pytamy naszych studentów o przy przyjmowaniu, przy rekrutacji ich poglądy, bo dla nas nie ma to znaczenia. Dla nas cenna jest debata, która jest w tym momencie ograniczana i co widać na przykładzie wielu akademików w Polsce i w Europie, którzy po prostu nie mogą prowadzić określonych badań, albowiem z przyczyn ideologicznych jest to zakazane. No rzeczywiście my mieliśmy w początkowym okresie ogromne wyzwanie związane między innymi z uruchomieniem studiów, gdzie musieliśmy odpowiedzieć na pewne wyzwanie rynku, na oczekiwania ze strony naszych słuchaczy, ponieważ oni chcieli od października 2021 roku już rozpocząć edukację w murach uczelni. Natomiast tych projektów było tak wiele, trzeba było zorganizować również miejsce, w którym można by było kształcić naszych słuchaczy i studentów i to się przez ten rok wysiłkiem udało. To jest wielki wkład nie tylko naszych pracowników, przede wszystkim naszych sympatyków, darczyńców, naszych inwestorów do tego, żebyśmy mieli właśnie tak jak chociażby tutaj miejsce do spotkań, miejsce do tej uczty intelektualnej i to jest rzeczywiście
to osiągnięcie, które udało nam się zrobić. No, w chwili obecnej mamy sale wykładowe, mamy mniejsze salki klubowe, ponieważ nasza uczelnia ma charakter klubowy. Nigdy nie dążyła do tego, żeby być uczelnią, w której przyjmuje się kilka tysięcy osób nawet na różnego rodzaju studia, ponieważ to jest zaprzeczenie idei powstania uczelni, która ma dobrze edukować. Ilość wykładowców, które przypadają na poszczególnych studentów w naszej uczelni, jest wiele wyższa niż na przeciętnych studiach, przy czym u nas studenci nie są tylko i wyłącznie numerem w indeksie czy anonimowymi, no właśnie, uczestnikami kursu albo osobami, które po prostu podpisały umowy i mają uzyskać, mają przejść ten etap kształcenia. To są osoby, które ze strony uczelni mają być na tyle zaopiekowane i mają skorzystać z tej oferty uczelni w taki sposób, aby po wyjściu i po zakończeniu tych studiów no, osiągnęły sukces w życiu zawodowym, miały znajomości w środowiskach nie tylko naukowych, ale również chociażby prawniczych, międzynarodowych, i to staramy się zaoferować naszym studentom. To są wartości, do których zawsze się dążyło w nauce. To są te wartości, na których oparta jest cywilizacja, oparty jest świat. I my dzisiaj musimy właśnie poprzez takie pytania przypominać o tym, co jest fundamentem naszej cywilizacji. Prawda, dobro, piękno, pewne wartości, do których się dążyło od tysięcy lat, które były, gdzie intelektualiści podejmowali próbę ich nie tylko zdefiniowania, ale przede wszystkim dążenia w życiu społecznym do tej prawdy. No jeżeli chodzi o wartość, jaką jest prawda, to każdy z nas i sprawiedliwość, to myślę, że każdy z nas czuje podświadomie pewne, jest w stanie rozpoznać intuicyjnie pewne zachowania, które po prostu uznajemy za niesprawiedliwe, takie, które nie zgadzają się z pewnymi normami, chociażby etycznymi. I to jest coś, co jest zakorzenione w człowieku. My niekoniecznie musimy przedstawiać i budować definicję prawdy, dlatego że prawda istnieje, sprawiedliwość istnieje, piękno istnieje. I my jesteśmy w stanie, pomimo tego, że we współczesnym świecie próbuje się tę prawdę, to oczywiste stwierdzenie rugować czy relatywizować, każdy z nas posiada pewną naturalną zdolność jako człowiek do tego, żeby rozpoznać te wartości. Dzisiaj niestety walczy się z tym, przedstawia się nurty, które są oczywiście niesprawiedliwe albo sprzeczne z podstawowymi zasadami logiki, jako, no właśnie, nową religię, nową ideologię, do której powinno się dążyć. To jest nieprawda.